Panie marszałku, szanowni państwo, legalna, bezpieczna, darmowa aborcja to jest normalność. To jest standard. To jest ochrona zdrowia i życia kobiet. I to jest, szanowni państwo, koniec hipokryzji, zamykania oczu i udawania, że aborcji nie ma. Bo aborcja była, aborcja jest i aborcja będzie. Legalna, bezpieczna, darmowa aborcja to jest koniec strachu. To jest koniec ucieczek za granicę, koniec stygmatyzacji i koniec samotności. Ani jednej więcej. Ten krzyk powinien brzmieć w waszych uszach, w waszych głowach i w waszych sercach. Bo zakaz aborcji zabija kobiety. Decyzja aborcji to nie jest kwestia waszego sumienia. To nie jest kwestia waszych poglądów. To jest kwestia decyzji każdej z nas osobno. A waszym zadaniem jest stworzenie takiego prawa, by każda z nas, niezależnie od poglądów, od światopoglądu, od sumienia, mogła sama taką decyzję po prostu podjąć. Ten projekt ustawy jest o zaufaniu i do kobiet, i zaufaniu do rodzin. I pytanie, które wam zadajemy podczas głosowania brzmi, czy wy ufacie kobietom? Bo my kobietom ufamy całkowicie. I dlatego Nowoczesna ten projekt ustawy w pełni popiera.